zwiększenie wartości zwierząt było utrzymał przez nadal. Opiekunowie bardzo ostrożnie podchodzą do tej operacji. Skunksy słyną z wydzielania cuchnącej substancji. Jak dotąd ustalono, że w miocie przyszło na świat 5 samców i 4 samice. Ostatni to samiec. Zatem końcowy wynik to 6 do 4. Teraz trzeba je zważyć. Ten samiec waży 210 gramów. Opiekunowie odnotowują ciężar każdego osobnika. Dzięki danym z kolejnych pomiarów można kontrolować rozwój i stan zwierząt. Ta mała samica waży 320 gramów. Opiekun sprawdza jej gruczoły zapachowe. Jeszcze się nie rozwinęły, na szczęście. Jeśli skunks nie może skorzystać z gruczołu zapachowego, by się bronić, zwija się w kulkę. Dla przeciwnika to lepsze niż być opryskanym cuchnącą wydzieliną. Patrząc na te urocze maleństwa, nie trudno zrozumieć, dlaczego niektórzy Amerykanie zatrzymują je jako zwierzęta domowe. Oczywiście tylko wówczas, gdy weterynarz poradzi sobie z ich gruczołem zapachowym. Szympansica bonobo opala postanawia dać więcej swobody swojej córce Gębie i pozostawia ją samą. Pozostaną razem 5 lat, aż do czasu, kiedy opala będzie gotowa, by urodzić kolejne młode. Młoda Gęba wkracza już jednak na drogę ku samodzielności.